Proszę Państwa, a teraz na początku wspomniałem, że w onkologii istnieje wiele mitów, bardzo często szkodliwych, i myślę, że troszkę tych mitów pojawi się w następnej sesji, ponieważ będziemy mówili o roli szczepień ochronnych u chorych na nowotwory. Wiedza na ten temat w społeczeństwie jest na pewno niewystarczająca, a być może niektórzy chorzy nawet nie wiedzą, jak do tego podejść. Dlatego mówimy o tym dziennikarzom, aby dotarła ta wiedza do naszych pacjentów. Będzie to debata z udziałem pani profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, która jest krajowym konsultantem w dziedzinie epidemiologii. Będzie tutaj pan docent Dominik Dittfeld, zdalnie, o ile wiem, z Poznania, hematoonkolog. Tak? Dzień dobry. Jestem, słucham i jestem już. Doktor Przemysław Kapała, który jest internistą, który jest na miejscu, i pewnie znany Państwu pan doktor Paweł Grzesiowski, znany z okresu, kiedy byliśmy wszyscy sparaliżowani pandemią i częstym gościem był w mediach. No i immunolog również będzie, albo immunolożka. Nie, przepraszam. Bardzo mała czcionka jest, więc wybaczcie. Mianowicie ostatnią uczestniczką będzie pani Ewelina Nazarko-Ludwiczak z Fundacji My Pacjenci. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Moderuje tę debatę pani redaktor Katarzyna Pinkosz. Dzień dobry raz jeszcze, witam wszystkich serdecznie. Tak jak pan profesor powiedział, będziemy rozmawiać na temat roli szczepień ochronnych u chorych na nowotwory. Rzeczywiście jest to jeden z tematów tabu. Właściwie wielu chorych nie wie, czy powinno się szczepić, czy może się szczepić i czy warto się szczepić. A ponieważ nasza poprzednia debata przed chwilką dotyczyła chorych przewlekle, tak jak o tym mówiliśmy też o leczeniu pierwszej linii, drugiej, trzeciej linii, czasem tych linii jest nawet więcej, a czasem sytuacja pacjenta może bardzo mocno skomplikować albo wręcz uniemożliwić leczenie, zachorowanie na chorobę przewlekłą. Przepraszam, na chorobę zakaźną. Przeciw niektórym z tych chorób są już szczepienia. No i to właśnie pytanie, czy warto, czy można i czy trzeba szczepić się, jeśli jest chorym na nowotwór. I najpierw chciałam zapytać pana doktora Pawła Grzesiowskiego. Panie doktorze, bo do tej pory często rozmawialiśmy na temat szczepień ochronnych u dzieci, o kalendarzu szczepień obowiązkowych u dzieci. O szczepieniu u dorosłych mówiło się niewiele. Takiego kalendarza jak dla dzieci w zasadzie można powiedzieć, że tak ścisłego nie ma. I właściwie dlaczego? I czy warto mówić o szczepieniu dorosłych, szczególnie chorych na nowotwory? Dziękuję bardzo za pytanie i od razu odpowiadam, czasy bardzo się zmieniły. Jeszcze 10 lat temu oferta szczepień ochronnych dla dorosłych była bardzo skąpa. Mieliśmy dosłownie kilka szczepień, oczywiście nie mówię o szczepieniach związanych z podróżami, gdzie to było już wcześniej dla dorosłych również dostępne, ale takie tak zwane szczepienia dla dorosłych to przede wszystkim była grypa, no mówiło się trochę o krztuścu, ewentualnie wirusowe zapalenie wątroby, prawda, i to były te główne szczepienia, o których mówiliśmy w kontekście dorosłych. Natomiast dziś sytuacja jest zupełnie inna. Mamy szczepionki przeciwko pneumokokom, meningokokom, przeciwko RSV, to jest nowa szczepionka, której myślę warto poświęcić tutaj, jeżeli mamy wśród nas dziennikarzy, warto poświęcić trochę czasu, bo ona potrzebuje też upowszechnienia, dopiero weszła na rynek. Mamy szczepienie też dosyć młode przeciwko półpaścowi. No i oczywiście te szczepienia, które wcześniej mieliśmy, czyli grypa, czy krztusiec, czy błonica, tężnic, krztusiec. A więc mamy tutaj w tej chwili, można powiedzieć, komplementarny zestaw szczepień, które są wręcz dedykowane dla dorosłych i osób, które immunologicznie zaczynają trochę przypominać dzieci, czyli ten układ odporności osób starszych zwiększa podatność na te choroby zakaźne. A więc jest po pierwsze czym szczepić,
Po drugie, mamy ogromną populację osób 60+, czy 50+, bo dla wielu tych szczepień ta granica 50+ wieku jest już uznawana za ten moment do szczepienia wskazanie. No i wreszcie pamiętajmy o doświadczeniach pandemicznych. Tutaj nie chcę absolutnie stawiać szczepionki przeciwko COVID jako tej najważniejszej, ale ona w pewnym sensie trochę przetarła rynek ostatnich lat, jeżeli chodzi o szczepienia dorosłych, ponieważ wręcz myśmy ją zalecali, prawda, osobom z grupy ryzyka i nagle okazało się, że Polskie Towarzystwo Onkologiczne wydało wytyczne szczepienia chorych na nowotwory, hematologiczne na nowotwory krwi. Immunolodzy, alergolodzy, reumatolodzy zachęcali do szczepień osób z chorobami autoimmunologicznymi. Czyli nagle się okazało, że szczepienia nie tylko nie są przeciwwskazane w tej grupie, w tych grupach ludzi, ale wręcz ci pacjenci są kandydatami do szczepień w pierwszej kolejności, ponieważ oni cierpią najbardziej, czy ryzyko powikłań u nich jest najpoważniejsze. Także moim zdaniem w tym kontekście pandemia i szczepienia przeciwko COVID-19 troszkę nam utorowały drogę i teraz jest nam trochę łatwiej już z wieloma dorosłymi mówić, bo wiele osób jednak w tej grupie 65+ się zaszczepiło przeciwko COVID i to co najmniej trzema dawkami. Bardzo dziękuję. Pani profesor, do Pani pytanie jako do krajowej konsultant w dziedzinie epidemiologii. Właściwie, czy mogłaby Pani, bo Pan doktor już troszeczkę powiedział, ale czy mogłaby Pani wymienić te szczepienia, w którym właściwie powinni zaszczepić się dorośli, tak w ogóle, a szczególnie pacjenci onkologiczni i hemato-onkologiczni? To jest dosyć rozbudowane pytanie. Zacznę może od tej pierwszej części a propos szczepień dla dorosłych. Tak jak pan doktor Paweł Grzesiowski powiedział, ta paleta szczepień znacznie się powiększyła w ostatnich latach. Chociaż pamiętamy o tym, że od wielu lat mówimy o tym, że szczepienie przeciw grypie powinno być wykonywane w każdym sezonie, przed sezonem grypowym i dotyczy dorosłych również, czy może w największym stopniu, ponieważ no, jest to uzależnione również od tej transmisji zakażenia, prawda, szybkiego rozprzestrzeniania się tej choroby i potem niestety absencji w pracy. Także na pewno grypa, czyli to jest taka szczepionka, o której na pewno powinniśmy pamiętać. Wraz z nią można powiedzieć, że od kilku lat coraz częściej zgłaszają się osoby dorosłe powyżej 60-65 roku celem zaszczepienia przeciw pneumokokom. Więc ja myślę, że już ta świadomość dotycząca pneumokoków nieco się zmieniła, to znaczy poprawiła się, choć nie znaczy, że ona jest idealna, bo patrząc jednak na liczbę osób dorosłych, które się szczepią, no to nie jest ona, można powiedzieć, zadowalająca w zakresie różnych chorób. Choćby weźmy pod uwagę, od wielu lat mówimy o tym, że szczepienia przeciw krztuścowi na przykład, przeciw tężcowi powinny być ponawiane, powtarzane co 10 lat. Niestety bardzo rzadko tak się dzieje. W odniesieniu do osób, które na przykład chorują na przewlekłe choroby, powinniśmy również pamiętać o tym, że te osoby, które są w otoczeniu tych chorych, także powinny być zabezpieczone, aby nie przenosić choroby na właśnie tę osobę, która i tak już z innego powodu. No, w przypadku choroby nowotworowej, no to ciężkiej choroby, która czasem trwa latami, leczona jest latami, no, wymaga również takiej dyscypliny od tych najbliższych, aby właśnie również w ten sposób, no, to mówimy, że to jest taki mechanizm kokonu, prawda, który pozwala nam te osoby, które powinny być chronione, właśnie zapewnić taką ochronę przed zachorowaniem. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że ta liczba szczepionek, która w tej chwili jest dostępna dla osób dorosłych, ona w dużej mierze pokrywa się z kalendarzem szczepień dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego, że z jednej strony wiemy, że wiele szczepionek należy powtarzać,
i to właśnie w życiu dorosłym, jak również dlatego, że pojawiają się nowe preparaty, które także mają zastosowanie u osób dorosłych. No właśnie to zapytam, bo pan doktor wspomniał o szczepionce przeciwko RSV. To właśnie do tej pory szczepiło się wyłącznie dzieci. Teraz dorośli również mają takie zalecenie. Jest nowa szczepionka przeciwko półpaścowi. Czy rzeczywiście warto, żeby dorośli? Wiele osób nie wie w ogóle o istnieniu takich szczepionek. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o RSV, myśmy nawet nie to, że szczepili, tylko mieliśmy przeciwciała monoklonalne dla wcześniaków. Czekamy na szczepionkę dla... Najpierw pewnie kobiet w ciąży, potem dzieci, ale pamiętajmy, że mamy w tej chwili bardzo silny oręż w ręku, jakim jest test antygenowy. I ten test antygenowy wykrywa również wirusa RSV. I w zeszłym sezonie okazało się, że w Polsce jest RSV i to dużo, a więc i to u dorosłych. A więc to jest również epidemiologiczna przesłanka do tego, żebyśmy o tej szczepionce w tej chwili coraz więcej mówili, szczególnie, że mamy właśnie taką dużą populację tych osób 65+, z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, które RSV również może nasilać. No a druga szczepionka, czyli szczepionka przeciwko półpaścowi, pamiętajmy, że neuralgia półpaścowa jest właściwie chorobą nieuleczalną, tak można to powiedzieć, że wieloletnie przebiegi, bardzo ciężko czasami ten półpasiec właśnie przechodzą osoby starsze i to my bardzo często mówimy, półpasiec idzie w parze z nowotworem, prawda? Gdzieś jest też ta immunosupresja około nowotworowa powoduje uaktywnienie wirusa ospy i właśnie półpasiec. Więc szczególnie w tych grupach chorych powinniśmy o tym pamiętać. Te szczepionki są bezpieczne, nie zawierają żywych wirusów, w związku z tym mogą być stosowane nawet u osób z immunosupresją. Jest z nami pan profesor Dominik Dittfeld z Katedry Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Pan profesor zajmuje się między innymi leczeniem pacjentów chorych na szpiczak, ale nie tylko. I proszę powiedzieć, jak właściwie taka choroba zakaźna typu COVID, grypa, czy też te, o których mówimy, nie wiem, półpasiec czy RSV może wpłynąć na pacjentów hematoonkologicznych? Dzień dobry, witam Państwa. Ja przepraszam, że fizycznie nie mogę z Państwem w spotkaniu uczestniczyć, ale na ogrom obowiązków, które mam w pracy, zwyczajnie nie umożliwił mi dotarcie do miejsca, w którym Państwo jesteście. Ja się cieszę w ogóle z tego tematu rozmowy, który właśnie się toczy, bo szczepienia faktycznie, tak jak Pani wspomniała na początku, są swego rodzaju taką trochę szarą strefą, zwłaszcza w hematoonkologii. Tak mi się wydaje i powinniśmy o tym mówić głośniej i bardziej. Bo zwłaszcza u pacjentów z nowotworami, przewlekłymi nowotworami hematoonkologicznymi, takimi jak szpik plazmocytowy, przewlekła białaczka limfocytowa, a więc choroby, w których jakby przewidywany czas życia, mimo nieuleczalności tych schorzeń, jest naprawdę bardzo długi i sięga kilkunastu lat, czy nawet więcej, to głównym powodem powikłań, hospitalizacji, jak i również śmierci chorych są powikłania infekcyjne. To wynika z samej natury schorzenia hematologicznego, no bo przecież dotknięty jest tymże nowotworem układ immunologiczny, gdyby z definicji, z racji choroby jest popsuty, felerny i dotyczy to i szpiczaka, i przewlekłej białaczki limfocytowej, i tych innych chorób, ale również, by nie powiedzieć, że przede wszystkim także samej terapii, która też upośledza ten układ odpornościowy. Więc moi pacjenci, jeśli mogę tak powiedzieć, w dużym odsetku cierpią na te schorzenia infekcyjne i trzeba zrobić wszystko, żeby liczbę tych schorzeń po prostu zmniejszyć. Zwłaszcza dotyczy to pierwszego okresu terapii, kiedy no, śmiertelność sięga 10 czy nawet 15% i to wynika właśnie z powikłań infekcyjnych, więc szczepienia są tym takim minimum w moim przekonaniu, które powinno być robione, bo są one skuteczne, a nawet jeśli nie są tak skuteczne jak w populacji osób immunokompetentnych, to jest to coś, co możemy i powinniśmy zrobić. Także z perspektywy hematologa i osoby, która leczy pacjentów z nowotworami hematologicznymi, szczepienia są absolutnie priorytetowe i powinny być stosowane najszerzej, jak to jest możliwe. A proszę powiedzieć, czy pana pacjenci się obawiają szczepień? Czy jakie są pana też doświadczenia z pandemii? Tym rozmową wcześniej i też no, jak gdyby odwzorowywałem sobie rozmowy słyszane w różnych mediach, czy słyszane, że tak powiem, na ulicy o tym, jakie to szczepienia mogą być niebezpieczne i groźne.
I od razu przypomniałem sobie nastawienie moich chorych. I muszę powiedzieć, że moi pacjenci chcą się szczepić, szczepią się i sami czasami się tego domagają. Muszę powiedzieć, że dzisiaj, i to naprawdę mogę to udokumentować, miałem pacjenta, którego leczę z powodu szpiczaka plazmocytowego i z którym rozmawialiśmy o szczepieniu przeciwko półpaścowi. I ja te recepty pacjentowi, mimo że terapia jest nierefundowana i kosztuje kilkaset złotych, ja tę receptę pacjentowi zapisałem i pacjent to szczepienie no z radością, że tak powiem, przyjmie. Także muszę powiedzieć, że pacjenci, jeśli mogę tak powiedzieć, moi, ale pewnie dotyczy to większości pacjentów leczonych z powodu nowotworów hematologicznych, ma bardzo dużą świadomość. Dzięki takim spotkaniom jak dzisiaj, także stowarzyszeniom pacjenckim, ta świadomość konieczności szczepień jest bardzo duża i ja nie spotkałem się albo spotkałem się bardzo, bardzo rzadko z jakimś negatywnym nastawieniem wobec jakichkolwiek szczepień, które my rekomendujemy. Także potrzeba społeczna jak gdyby jest bardzo duża. I jedyny problem, muszę powiedzieć, że to jest chyba problem finansowy, bo te szczepienia są relatywnie drogie i kosztowne. Bardzo dziękujemy. To bardzo pozytywnie, że pacjenci akurat chcą się szczepić, że mają taką świadomość. To też chyba wynika też z rozmów z lekarzami. Mogę dokończyć jeszcze myśl, bo też sobie podczas jak gdyby analizowania i przygotowania się do tego spotkania chciałem tak jakby zastanowić się, ilu pacjentów, czy jaki odsetek pacjentów na przykład ze szpiczakiem, czy z CLL-em, czy chorych po przeszczepieniach szpiku ma wykonywane szczepienia, to muszę powiedzieć, że w skali ogólnopolskiej ja na takich danych nie mam. I to jest też jak gdyby taki głos, który powinien wybrzmieć, żeby takie dane zbierać i analizować, bo percepcja moich pacjentów jest taka, że odsetek jest wysoki, ale w skali globalnej czy tam ogólnopolskiej ja tych danych nie znam. Bardzo dziękuję. Jest z nami też Ewelina Nazarczak z Fundacji My Pacjenci. I chciałam zapytać Pani Ewelino, czy pacjenci w ogóle wiedzą, skąd mogą czerpać wiedzę na temat szczepień? Gdzie to można sprawdzić? Gdzie pacjent onkologiczny, hemato-onkologiczny, czy on ma gdzie sprawdzić, na co powinien, przeciwko jakim chorobom może i powinien się zaszczepić? Ja mam nadzieję, że jest mnie słychać, bo mam dzisiaj takie polowe warunki. Słychać bardzo dobrze. Prosiłabym o potwierdzenie, że mnie jest w ogóle słychać. Tak, słychać Panią bardzo dobrze. Super. Ja za te warunki polowe przepraszam, ale jesteśmy po prostu w szczycie urlopowym. My jako Fundacja My Pacjenci bardzo popieramy stworzenie kalendarza szczepień dla osób dorosłych w takiej formie, żeby on był jak najbardziej przystępny, zrozumiałe, upowszechnione i dobrze wypromowane. Dlatego, że tak jak tutaj powiedział pan dr Grzesiowski, my również uważamy, że szczepienie na COVID i jakby plusem pandemii było to, że osoby dorosłe uświadomiły sobie, że szczepienia nie dotyczą tylko dzieci i że osoby dorosłe powinny się szczepić i mamy taką pozytywną sytuację, że dochodzą nam różne szczepienia na choroby, na które tych szczepień po prostu nie było. My podczas pandemii, jak i po, bo jesteśmy fundacją, która prowadzi bardzo dużo badań opinii, nam między innymi wyszło jako pozytywny skutek pandemii to, że wzrosła świadomość, że osoby dorosłe powinny się szczepić. Naszym zdaniem takiej świadomości w sensie w poszczególnych chorobach ciągle nam bardzo brakuje, bo jeżeli my mówimy o tym, że jest szczepienie na grypę, ono jest od wielu lat dostępne w Polsce. W wielu miejscach jest dostępne też w bardzo atrakcyjnej formie, w sensie bardzo mało kosztuje, albo niektóre grupy mają je praktycznie za darmo, to my nadal mamy bardzo niski poziom wyszczepienia, dlatego uważamy, że nieustannie powinniśmy też prowadzić działania uświadamiające, edukujące, że te szczepienia są potrzebne zarówno dla całej populacji osób zdrowych, jak i odpowiadać na pytania szczegółowe poszczególnych populacji osób chorych przewlekle, czy też chorych onkologicznie, bo często przyjmujemy, że osoby chore onkologicznie to też jest choroba przewlekła. My jesteśmy na etapie teraz takich działań, które mają doprowadzić właśnie do tego, żeby taki kalendarz szczepień w takiej atrakcyjnej, prostej i zrozumiałej dla pacjenta formie powstał. No będziemy się starali, żeby to się stało w ciągu najbliższych miesięcy, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście takie kalendarze, zalecenia, one istnieją, tylko one nie zeszły w Polsce z biurek lekarzy. Tak one są pewnie omawiane na rozmaitych kongresach,
ale my szczepienia osób dorosłych promujemy od wielu lat. Tutaj przykładem jest Krztusiec, organizowaliśmy spotkania prasowe i ta świadomość osób, że na przykład trzeba się szczepić co 10 lat, jej nie ma. Tak jak tutaj już wspominali eksperci, dochodzą poszczególne nowe szczepienia i my jako organizacja pacjencka, jak i inne organizacje chcemy, żeby pacjenci z nich korzystali. Na pewno nie chcemy ulegać czemuś takiemu, że na przykład jest duży opór przeciwko szczepieniom i to gdzieś tam zostaje bez jakiejś szerszej dyskusji, tylko chcemy tym osobom, które chcą się zaszczepić, a bardzo często właśnie osoby chore, przewlekle są tymi osobami, które są bardzo chętne do korzystania ze szczepień nowych, które się pojawiają. Chcielibyśmy, żeby one miały zarówno świadomość, jak i możliwość zaszczepienia się. I tutaj, tak jak tutaj już wspominał pan doktor, no często dla tych osób też barierą jest cena, więc tutaj też jest potrzebna jakaś szeroka dyskusja z płatnikiem, czy na przykład jest sens wprowadzać dane szczepienie jako jakiś program dla całej populacji na przykład wiekowej, gdzie potem się okazuje, że mało kto z tego korzysta, czy na przykład bardziej efektywne pod względem populacyjnym byłoby to, żeby wprowadzić na przykład dane szczepienie dla osób, które są chętne, żeby z niego skorzystać, a są obciążone jakąś chorobą przewlekłą. Tak, pan doktor Przemysław Kapała jest lekarzem internistą, ale też pracuje w poradni leczenia bólu i w hospicjach, między innymi onkologicznych. I chciałam zapytać właśnie o ten ból. To często jest powikłanie półpaśca. Czym taki ból półpaścowy się charakteryzuje? No więc właśnie ma rację pan doktor Grzesiowski, że tak naprawdę neuralgia półpaścowa, a to jest, proszę państwa, od prawie 1/3 osób, które przeszły półpaściec, na tą neuralgię półpaścową zapada, a choroba nowotworowa jest czynnikiem ryzyka wystąpienia tej neuralgii. I czy w moim wieloletniej zresztą już pracy w hospicjum, czy teraz w poradni leczenia bólu, pacjenci z neuralgią półpaścową przychodzą i to niestety przychodzą no, przewlekle, tak? To znaczy po wiele, wiele lat. Tak, i ja muszę, znaczy muszę, chcę im pomóc. Niestety czasami mi się to nie udaje. Proszę wierzyć, że neuralgia półpaścowa to są ciężkie leki. To są leki opioidowe, to są leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne. To naprawdę i to przyjmowane przez wiele, wiele lat i w dużych dawkach. Czyli one niewiele różnią się od leczenia bólu u chorych nowotworowych w okresie paliatywnym, czy tutaj w chorobie przewlekłym. A trafiają już naprawdę pacjenci nie tylko w okresie paliatywnym. Tutaj docent Rogowski mówił, że ten okres się bardzo wydłuża i no, różnica jest kolosalna, ale też trafiają niestety pacjenci z wyleczonym nowotworem, którzy w okresie leczenia na tego półpaśca zachorowali i jako powikłanie mają neuralgię półpaścową. I rzeczywiście to, że możemy się w tej chwili szczepić na półpasiec, jest rzeczywiście dużym dobrodziejstwem dla tych pacjentów. Zresztą zrobiono kilka badań, czy badanie ASCOT z guzami litymi, czy badanie u pacjentów po autoimmunologicznym przeszczepie przy chorych onkohematologicznych, ewidentnie pokazuje, że nawet w okresie, kiedy pacjenci dostają leczenie immunosupresyjne, rzeczywiście ta efektywność szczepień jest duża. Więc z mojej strony, no, powiem szczerze, no, ja patrząc czasami, proszę mi wierzyć, ja miałem pacjentów, którzy z płaczem wychodzili z gabinetu, a ja nie byłem w stanie im pomóc naprawdę. Na nic, że tak powiem, z żargonie medycznym, na nic nie szli. Ale jeszcze zapytam o taką rzecz, bo półpasiec to wiemy, że w dzieciństwie mogliśmy chorować na ospę wietrzną. Wirus jest ukryty, uśpiony, w pewnym momencie pojawia się półpasiec. Ta ospa wietrzna to wciąż jeszcze uchodzi za taką dosyć lekką chorobę wieku dziecięcego. Myślę, że niewiele osób chyba wie, że znaczy jakby w ogóle myśli o takich powikłaniach, o tej drugiej chorobie półpasiec i o takich powikłaniach, o których pan doktor mówi.
Tak, bardzo słuszne spostrzeżenie. Zwykle kojarzy nam się z wysypką, że dziecko, prawda, ma wysypkę, może jakiś stan podgorączkowy, może troszkę lepiej się czuje, ale w momencie, kiedy już te strupki przyschną, a następnie odpadną, dziecko jest zdrowe i wszystko wraca do normy. No więc nie zawsze tak to wygląda. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom jest to choroba, która niesie ze sobą również powikłania. I te powikłania, jeżeli się pojawią w postaci choćby zmian skórnych, dzieci bardzo często rozdrapują, zresztą nie tylko dzieci, pewnie dorośli czy starsze osoby, które zachorują, też rozdrapują. Jest bardzo nieprzyjemne swędzenie tych zmian. Może dojść do zakażenia skóry. Najczęściej to są zakażenia wywołane gronkowcami. A co się z tym wiąże? Wiąże się z tym niestety dosyć długa i taka nieprzyjemna terapia. Nieprzyjemna w tym sensie, że trzeba po prostu cały czas przyjmować określone leki, smarować. I to długo się leczy. Także tutaj wcale nie jest to taka choroba wieku dziecięcego, obok której możemy przejść bardzo tak bez żadnej refleksji. Więc tym bardziej dziwi to, że w przeszłości dość dużo mam bardzo się cieszyło, jeśli dzieci chorowały na ospę wietrzną. No niestety nie jest to powód absolutnie do radości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy szczepionki, kiedy możemy zapobiegać tej chorobie, a więc zapobiegać również temu, by wirus, który powoduje tę chorobę, zagnieździł się w naszym układzie nerwowym, bo on właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, znajduje się w układzie, w centralnym układzie nerwowym i przez lata po zakażeniu może być uśpiony, natomiast jakiś bodziec, w przypadku na przykład osób chorujących na choroby nowotworowe, może spowodować uaktywnienie i właśnie pojawienie się tej choroby, jaką jest półpasiec u osób dorosłych. No, te osoby, które chorowały, które, tak jak pan doktor powiedział, przez lata wracają do poradni po leczenie, wiedzą, że jest to bardzo bolesne, bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemna choroba i można powiedzieć, że właśnie dostęp do szczepień jest w pewnym sensie takim błogosławieństwem dla wielu osób. I jeśli można jeszcze jedną uwagę powiedzieć, to ja tutaj jestem bardzo wdzięczna i to jest miód na serce, to co usłyszałam zarówno od pana profesora, jak i od pani z fundacji, że pacjenci chętnie szczepią się, że dopytują się o szczepienia. Myślę, że to wynika z tego, że ci ludzie są po prostu świadomi, jakie zagrożenie niesie ze sobą zachorowanie w ich przypadku, a więc leczenia bądź pewnej postaci choroby nowotworowej, jakie zagrożenie, włącznie niestety z zagrożeniem śmiertelnym, może nieść zakażenie chorobą zakaźną. Więc jeżeli mamy taki oręż, mówimy od lat o tym, że są dostępne szczepionki, że szczepienia są bezpieczne, że są skuteczne, to korzystajmy z tego, ratujmy nasze zdrowie, a często i życie. Bardzo dziękuję. Ja tu chciałam zapytać obydwu panów jeszcze o taką rzecz, ponieważ rzeczywiście pan profesor powiedział, że pacjenci chcą się szczepić. Z jednej strony tak, ale przecież istnieje też duże grono pacjentów onkologicznych, które obawiają się po prostu szczepienia, że to im zaszkodzi. Czy do was się zgłaszają tacy pacjenci? Czy można, jak z nimi rozmawiać, żeby zachęcić w ogóle do szczepień? Znaczy, ja mam takie doświadczenie podobne jak pan docent i tutaj pan doktor. Pracuję w dwóch punktach szczepień dla tak zwanych grup ryzyka. Jeden z tych punktów jest blisko Centrum Onkologii na Ursynowie, tu w Warszawie. I miałem już takich pacjentów, którzy w kapciach i w spodniach od piżamy przychodzili się szczepić. Po prostu wychodzili sobie z oddziału, ze szpitala za zgodą personelu i przychodzili na szczepienie na przykład grypowe. Więc to nie jest... Ja nie odczuwam tego w ten sposób, że pacjenci
szczególnie ta grupa właśnie onkologiczna jest jakaś antyszczepionkowa. O nowotworach i szczepieniach mówią przede wszystkim antyszczepionkowcy, strasząc, że szczepionki mogą powodować jakieś procesy nowotworowe. Natomiast chorzy, pacjenci, naprawdę ci, którzy są w leczeniu, którzy są w przewlekłej terapii, oni szukają każdej możliwej drogi przedłużenia życia. I jak słyszą, że człowiek z immunosupresją może umrzeć na sepsę, to szukają szansy uodpornienia się przeciwko takiemu zjawisku, jakim jest uogólniona infekcja i potem właśnie sepsa jako powikłanie. Więc ja nie mam takiego odczucia. Szczerze powiedziawszy, musieliśmy nie raz, a ponieważ też aktywnie w dalszym ciągu zresztą szczepimy przeciwko COVID-owi, to mieliśmy bardzo wielu pacjentów, którzy domagali się szczepienia i się obrażali na nas, jak mówiliśmy, że nie możemy ich teraz szczepić, ponieważ są świeżo po chemii. I musimy odczekać te 2 tygodnie czy 3, żeby oni po prostu odpowiedzieli na te szczepienia. Więc ja mam zupełnie inne odczucia. Może, nie wiem, może to jest jakieś moje pojedyncze doświadczenie indywidualne, ale no, słyszę to w Poznaniu to samo. Więc myślę, że akurat pacjenci, którzy zachorowali na chorobę nowotworową, szukają możliwości wszelakich, żeby zmniejszyć to ryzyko. I jeżeli usłyszę od lekarza, że jest możliwość szczepienia, i tu uważam, to jest moja taka już tu uwaga na marginesie, powinniśmy z oddziałów onkologicznych wychodzić jako pacjenci z wypisem, w którym jest zalecenie szczepień. Jest tu jeden tylko motyw, który być może powstrzymuje część lekarzy, bo są to szczepienia odpłatne. I trudno jest lekarzowi, prawda, wpisać, proszę się zaszczepić przeciwko meningokokom, pneumokokom, prawda, temu półpaścowi, bo to jest 5 000 zł. I teraz lekarz jest trochę w takiej etycznej sytuacji, no niewygodnej, no bo chciałby zalecić skuteczne środki, ale nie mamy tutaj żadnej w tej chwili praktycznie polityki państwa, jeżeli chodzi o refundację. Mamy 50% zniżkę dla pneumokoków, mamy darmowe czy bardzo dobrze refundowane szczepionki przeciw grypie i to jest właściwie wszystko. Także potrzebujemy tutaj też programów, które będą dedykowane pacjentom onkologicznym, hematologicznym, żeby oni mogli szczepić się nie za własne pieniądze. Średni kalendarz szczepień dla osoby po przeszczepie szpiku to jest 6,5 tysiąca złotych. Bo to jest odtworzenie całego kalendarza szczepień. I to jest w ogóle też prawnie niezwykle dziwna sytuacja, ponieważ ci pacjenci są jakby jako dzieci szczepieni z klucza do 18 roku życia za darmo. Potem resetujemy im układ immunologiczny i jakby od nowa ich szczepimy. Czyli tak jakby od nowa kalendarz szczepień powinien ich dotyczyć. Tak jakbyśmy wymazali im tę przeszłość. A polskie prawo tego nie uznaje, prawda? Nie mamy możliwości zastosowania tego samego mechanizmu jak szczepienia dla dzieci, dla osób dorosłych, którym to my leczeniem usunęliśmy pamięć immunologiczną. A jeszcze chciałam wrócić do takiego momentu wcześniejszego, bo rozmawiamy o pacjentach onkologicznych, hemato-onkologicznych. Państwo mówią, że jest rzeczywiście duża świadomość tych pacjentów, jeżeli chodzi o szczepienia. Ale jeżeli chodzi o nas wszystkich, to myślę, że takiej świadomości nie ma, tej zdrowej populacji. I proszę mi powiedzieć, czy lekarz POZ-u, do którego przychodzi pacjent, ma jakieś źródło, gdzie może właśnie znaleźć, gdzie te szczepienia są zalecane? Przypuśćmy, przychodzi 50-60-latek. Czy może zapytać, czy pan się zaszczepił przeciwko grypie, pneumokokom, półpaścowi, czy gdzieś są takie zalecenia dorosły, przeciwko jakim chorobom powinien się zaszczepić? Tutaj pani Ewelina Ludwiczak powiedziała, że będzie taki kalendarz tworzyć prosty, ale no, czy lekarz POZ-u ma taki, może gdzieś sięgnąć do jakichś zaleceń, no, na przykład krajowego konsultanta? Również jako lekarz, tak. No, ja wiem, gdzie szukać takich danych. Wielu lekarzy wie, gdzie szukać takich danych. Natomiast jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy mają czas, żeby to zrobić, prawda? Nie wszyscy, no bo jednak obciążenie wizytami, jakie jest, wiemy. Natomiast z takich uniwersalnych źródeł, to ja mogę tutaj podać nasz portal w sensie instytutowy Szczepienia Info, który traktuje ogólnie o szczepieniach oraz o szczepieniach w określonych sytuacjach. Ale tutaj dodam, że oczywiście te określone sytuacje nie obejmują chorób przewlekłych.
jako takich wyodrębnienia, więc tutaj to, co pani przedstawicielka fundacji powiedziała, jest kluczowe, bo myślę, że właśnie w tym kierunku powinniśmy pójść, czyli w kierunku, w którym przygotowane są szczepienia dla dorosłych zdrowych, dla dorosłych z różnymi chorobami przewlekłymi, w tym na przykład wyodrębnienie grupy osób, które chorują na choroby nowotworowe, hemato-onkologiczne, bo też pamiętajmy, że w tej grupie, która jest szczególnie narażona, gdzie występuje ryzyko narażenia na choroby infekcyjne, są na przykład osoby, które przyjmują przewlekle immunosupresję, więc to nie muszą być, prawda, pacjenci wyłącznie onkologiczni, ale, prawda, tych grup jest więcej. Także myślę, że takie kalendarze powinny powstać i powinny być dostępne dla lekarza POZ. Ja już ostatnie pytanie chciałam zadać, bo pan profesor już chce chyba odebrać głos, ale chciałam jeszcze zadać ostatnie pytanie. Tutaj straciłam pana profesora Detfelda i panią Ewelinę. Jeśli nie wrócą, to chciałam zapytać państwa, ponieważ takie zdania... Ale ja jestem. Wyłączył się tylko obraz. Ja też jestem. Dobrze, bardzo się cieszymy. Padło takie stwierdzenie, że te szczepienia dla grup, dla osób starszych i dla grup ryzyka powinny być może bezpłatne. Czy one się powinny znaleźć na przykład na liście leków i szczepień 65+? Pani profesor konsultant. Zdecydowanie jestem za takim rozwiązaniem, bo no, to jest, można powiedzieć, najistotniejsza, najważniejsza i najbardziej skuteczna profilaktyka, której oczywiście efekty nie są widoczne od razu, więc wydaje się, że my inwestujemy teraz, ale efekt i korzyści wynikające ze szczepień pojawią się z czasem, w toku życia człowieka. Czyli zdecydowanie powinno być te szczepienia powinny być bezpłatne dla grupy. Tak, ja tylko dodam od takiej czysto finansowej strony. Proszę policzyć, ile kosztuje taka terapia pacjenta lekami opioidowymi, przeciwpadaczkowymi, innymi, państwo, tak, przez wiele, wiele lat w stosunku do jednorazowej czy tam dwurazowej szczepionki. To w ogóle nie powinniśmy o tym w ogóle dyskutować. Wystarczy policzyć i pokazać efekt finansowy. Panie doktorze, pan jest jednoznacznie za. No ja nie mam wątpliwości, że powinniśmy jak najszerzej oferować szczepionki bezpłatne. Mówię to z pełną świadomością konsekwencji, ale to te pieniądze, które my inwestujemy w profilaktykę, wielokrotnie się zwracają właśnie w zaoszczędzonych pieniądzach na leczenie. Już nie mówię o cierpieniu, o śmierci, o stratach, które są niewymierne. Także i w wielu krajach jest tak, że szczepionki są elementem programów onkologicznych. Na przykład, prawda, czy po przeszczepie szpiku pacjenci są od razu kierowani do punktów szczepień i w ogóle nikt nie myśli o tym, że ma wyjąć pieniądze z kieszeni. To samo, nie wiem, no grupa chociażby właśnie osób po operacjach śledziony. Tam też przecież wprowadzamy określone szczepienia i no jest to przykre, że musimy tym ludziom dzisiaj po prostu dawać rachunki. No, to jest, chcielibyśmy móc tych ludzi szczepić bezpłatnie. Pan profesor Dominik Detfeld, to są najbardziej wrażliwi pacjenci. Ja się bardzo cieszę z tych głosów, bo ja się z nimi wszystkimi absolutnie zgadzam. 90% pacjentów, z którymi ja mam do czynienia, to są pacjenci po transplantacjach komórek krwiotwórczych i oni faktycznie doświadczają tego finansowego ciężaru szczepień. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to co usłyszałem przed chwilką, że ile kosztuje leczenie opioidami, powikłań, popłupaści, to ja powiem inaczej. Musieliśmy dzisiaj odroczyć terapię komórkami zmodyfikowanymi CAR-T, które kosztują 1,5 miliona złotych z powodu półpaścia u pacjenta. To mam nadzieję, że się wszystko, że tak powiem, pomyślnie zakończy, ale mimo wszystko ta terapia będzie opóźniona. Tak więc koszt kilkuset złotych w porównaniu do kosztu 1,5 miliona złotych, a takie są ceny terapii onkologicznych, no wydaje się wręcz no, kuriozalne i wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być absolutnie podstawowe, podstawowym elementem terapii onkologicznej, powinny być finansowane, zwłaszcza, że koszty takie dodatkowe, które ponoszą pacjenci, którzy nie mogą świadczyć pracy, no zwyczajnie są po prostu bardzo wysokie. Zwłaszcza, że część tych pacjentów może stracić szansę na życie. I pani Ewelina Ludwiczak na koniec, tak, chciałam zapytać od strony pacjentów.
Tak jak ja już w tej mojej pierwszej wypowiedzi mówiłam, że nam się wydaje właśnie to bardzo sensownym rozwiązaniem, żeby umożliwić szczepienie właśnie tym grupom pacjentów, którzy są najbardziej tym szczepieniem zainteresowani, żeby po prostu mogli je wykonać. I chciałabym jeszcze dodać na koniec bardzo ważną rzecz, z którą do nas się zgłaszają często pacjenci, z takim apelem właśnie do lekarzy, żeby nie lekceważyć takich pytań pacjentów i wyjaśniać i edukować, bo nas często pacjenci pytają, no, że jest świetnie, że się pojawiają te nowe szczepienia na choroby, na których jeszcze niedawno ich nie było. I tak jak tu eksperci wspominali, to są często choroby, które mają bardzo przykre powikłania, tak jak półpasiec, ale pacjenci często wstydzą się zapytać i wtedy sięgają do internetu i mogą trafić nie na te strony, na których jest rzetelna wiedza. Pacjenci po prostu się obawiają, czy jeżeli mają 60 lat, to tych szczepień nie przyjmą za dużo. Tak? I tutaj też jest konieczna edukacja, że nie ma zagrożenia, że przyjmę za dużo szczepionek. To jest bardzo często bardzo poważna bariera, o której pacjenci też się wstydzą powiedzieć, czy zapytać lekarza, a szukają odpowiedzi, zwracają się do organizacji pacjenckich. I jednocześnie jest też ważne, żeby nie dotyczy to z pewnością tej grupy pacjentów chorych przewlekle, ale żeby w szerokiej populacji pacjentów umożliwić i rozwijać program szczepień w aptekach. Te szczepienia były bardzo dobrze przez pacjentów przyjęte. Rozmawialiśmy i wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo przeciążone są POZ-y, więc my tutaj też jak najbardziej wspieramy ten kierunek, widząc w nim po prostu szansę na lepszą wyszczepialność w wielu chorobach. Bardzo dziękuję. Chciałam też podziękować za dyskusję. Wyszło, że czekamy na te kalendarze szczepień dla dorosłych, dla osób starszych i dla osób z grup ryzyka. Czekamy też na tą inicjatywę organizacji pacjentów po to, żeby nie było już takich przypadków, o których opowiadał pan profesor, że terapie są odwlekane, czy część pacjentów traci szansę na życie mimo bardzo dobrego leczenia onkologicznego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.